W dzisiejszym filmie będę prankował moich braci w Minecrafcie. Na początku zostanę porwany przez Catnapa i potem zostanę zamieniony w złego Catnapa i będę musiał dokuczać moim braciom. Widzowie, mam dla was bardzo przykrą informację, ponieważ odchodzę z YouTube'a. Przenoszę się na inny kanał, który nazywa się Adam, czyli tak jak moje prawdziwe imię. Tutaj, gdy zjedziecie sobie na dół w komentarze, to macie link do mojego kanału i zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Jak wbijecie 100 subskrypcji, to pojawi się tam film niespodzianka, więc zasubskrybuj teraz szybko i dzięki. Widzowie, właśnie wróciłem z polowania. Czekaj, co to tutaj się chowa za tym moim domkiem? To ja, Catnap. A co to było? O mój Boże, jak ty mnie przestraszyłeś, zostaw mnie! Chodź do mojej jaskini, dam ci jakieś cukierki czerwone! Ty jesteś naprawdę zły, dlaczego chcesz być dla mnie dobry? Chcę ci coś pokazać! A obiecujesz, że nie zrobisz mi krzywdy, Catnapie? Tak, nie zrobię ci, zobacz, a teraz się teleportujemy się, patrz, teraz jesteś w śnie! O Jezu, o Jezu, gdzie my jesteśmy? Co to jest? Jesteśmy w moim tajnym laboratorium, tam cię tutaj tą mgłą przeniosłem, zobacz, ile tutaj jest różnych postaci. To są twoi przyjaciele, co ty z nimi robisz? Co się dzieje z moją ręką? Kim ja jestem? W co ty mnie już zmieniłeś? W nic, zobacz, tutaj jest twoje łóżko, ale zanim pójdziesz tu, to musisz wejść tutaj do środka. Co to jest? Nie, co ty zrobiłeś tym ludziom, Catnap? Coś ty najgorszego zrobił. O nie, 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 ja chcę stąd uciekać. Nigdzie nie uciekniesz, to patrz teraz. No dobra, już tutaj wejdę, niech ci będzie. O nie, znowu się ta mgła pojawia, tylko nie to, chyba chce mi się Catnap, Nunu, wstajemy. Co ty robisz? No Jezu, czekaj, czuję się jakoś inaczej. Co? Zamieniony zostałem w Catnapa. Co ty mi zrobiłeś? Od teraz jesteś moim sługą. Niech ci będzie, w takim razie co muszę zrobić? Dobra, musisz iść do tej swojej paskudnej wioski, prankować swoich przyjaciół. Jak skończysz ich prankować, masz ich przyprowadzić tutaj. No dobra, a czy potem ich zamienimy też w Catnapy? Tak, też będą Catnapami. No dobra, w takim razie wyruszam na specjalną misję. Dobra, już cię teleportuję, leć, Catnapie. A, no dobra, dobra, okej, wchodzę w tę mgłę. A, dobra, faktycznie przyniosło nas, widzowie. Może najpierw podejdziemy sobie do Dyzia. Ej, zobaczcie, oni chyba siedzą i grają we dwójkę. Dobra, Filo, to już nasza druga nocka w Minecrafta. Musimy w końcu znaleźć tego dużego cave'a. W tym cave'ie są diamenty, dawaj. Ej, dobra, zobaczcie, oni sobie grają tutaj w giereczkę, ale nie spodziewają się, że ja mogę buchać czerwonym gazem. Okej, więc wchodzimy do nich, uwaga, buch. Co się dzieje? To jest Catnap! Bucham na was dymem! Muszę uciekać, jak chcę mi się spać! Dobra, zobaczcie, widzowie, już mój gaz tutaj zniknął, a oni śpią! Zobaczcie, uśpiliśmy ich. Teraz zrobimy z ich domkiem rozróbę. Zobaczcie, podmienimy im ten cały domek. Nie może być niebieski, on musi być fioletowy. Okej, podmieniamy bloki, dobra. Aha, jeszcze została niebieska wełna. Więc wełnę też sobie podmieniamy. I patrzcie, wszystko jest fioletowe. Teraz na pewno musimy zrobić tutaj fioletowe łóżko. Ej, krzesła fioletowe muszą być. Pyk i pyk, dobra. Z tego co widzę, oni tutaj dalej sobie smacznie śpią. Oczywiście dom Fila też zmienimy. Uwaga, podmieniamy jego domek. Dobra, wełna zrobiona, teraz beton. I dobra, cały domek jest zrobiony, no jeszcze to szkło. Chodzimy sobie teraz do niego. Okej, zamieniliśmy mu wszystko i co wy, widzowie, powiecie, żeby tu troszeczkę porespić strasznych Catnapów. Zobaczcie, tutaj ich sobie powiesimy, dobra. Takie straszne Catnapy, zobaczcie, ale to jest pięknie. Myślę, że tych ozdób już wystarczy, teraz idziemy je założyć u Dyzia. I dobra, zobaczcie, jak ma pięknie udekorowany domek. Mam nadzieję, że im się spodoba. O nie, widzowie, oni chyba zaczynają się budzić. Co się stało z moim domem? Zobacz, ile tych ohydnych Catnapów na obrazach. O, to jest straszne. Ten Catnap nas chyba uśpił. Co my mamy teraz robić? Chodź, wychodzimy stąd. Haha, bu, witam was serdecznie. A, co ty zrobiłeś, Catnap, z moim domem? To przecież nie Catnap, ja jestem Nunu, nie kojarzycie mnie? Nie, ty nie jesteś Nunu i się pod niego nie podszywaj. Uciekamy, Filo. Dawaj, Dyzio, idziemy na zakupy. Dobra, to chodź. O nie, widzowie, nie pozwolę na to. Musimy tutaj właśnie zmienić sklep. Najpierw podmienimy sobie podłogę, dobra, fioletowe. Teraz zmienimy sobie troszkę dach. A teraz to w ogóle zmienię szybko w innego Catnapa. I bum, dobra, jestem innym Catnapem. Może mnie nie rozpoznają. Co to są za produkty? O nie, w moim sklepie będzie można kupić tylko ryby. Bo koty kochają ryby, a nie tutaj jakieś dziwne rzeczy. O nie, czemu tu sprzedawca jest Catnapem? He?
co mogę kupić? Tu w ogóle nie ma jedzenia, tylko zabawki. A tu są same ryby, Katnap, czemu tu są same ryby? W ogóle one tak cuchną dorszem, idziemy stąd chwilą. Jak wy możecie w ogóle mówić, że tutaj ryby śmierdzą? Przecież ja je bardzo kocham, to jest najlepsze pożywienie. Nie, nie, Dysio, czekaj, kupmy zabawkę, jak już tu jesteśmy. No dobra, to bierz ją szybko i spadamy. Zapraszam was serdecznie do kasy. Dobra, to ile płacimy za tą zabawkę? Płacicie 2 kilo kociej karmy. No, kociej karmy, uciekamy stąd. Ej, co tak, nie? Dobra. Pora wracać szybko tutaj, złodzieje. O nie, moi znajomi mi bardzo zdenerwowali. Zobaczcie, położyłem tutaj fałszywego Nuna. I będzie, że niby zginąłem i będą musieli mnie uratować. O nie, chwilo nadchodzi jakaś mgła znowu, czy ty to widzisz? Tak, widzę, to jest niepokojące. Witam was serdecznie, czy chcecie odzyskać swojego przyjaciela Nunu, bo go porwałem? Tak, chcemy go odzyskać. No to zapraszam szybko za mną. Patrzcie, kto tu leży. To Nunu, dobra, musimy tam wejść, chodź chwilo. Dysio, patrz, tutaj są jakieś drzwi. Musimy tam wejść, chodź, szybko, musimy go odnaleźć, to jest jakiś spadek, skaczemy. A tymczasem ja włączam kamerę i zobaczymy, jak sobie poradzą. Dobra, Filo, ja pójdę pierwszy, tylko nie możemy spaść ani razu, bo tak to go nie uratujemy. Tak, dobra, lecę już za tobą. Wow, naprawdę nieźle sobie radzą, ale ciekawe, jak sobie poradzam dalej z tymi perłami, bo mam zamiar im przeszkadzać. Dobra, teraz najtrudniejsze skoki, musimy je zrobić. To było naprawdę ciężkie, a co my tu teraz mamy? Co to, perły? Tak, w tej drugiej skrzynce za tobą masz perły, ja tutaj wziąłem, dawaj przechodzimy. Dawaj, Filo, chodź do mnie. To patrzcie, mam snajperkę, jak będą tutaj właśnie sobie chodzić, to będziemy do nich strzelać. Na ten moment zamienię się w innego Katnapa i zmienię głos, żeby nas nie rozpoznali. Teraz idziemy na piątkę, let's go, jestem, ja już mam 6, chodź, Filo. A, dostałem, co jest? O nie, Katnap, do ciebie celuję ze snajpy. Macie przerąbane. Nie trafiłeś, ja mogę iść dalej. Dobra, Filo, mamy łódki, musimy to przepłynąć, dawaj. A ciekawe, jak sobie poradzicie, jak was spalę, wow. Nie, muszę to szybko przepłynąć. Wskakuj do wody, małolacie, wow. Nie, Katnap, idź stąd, ty jesteś taki zły. Dobra, teraz zmieni się w króla Katnapów, zobaczymy, jak na to będą reagować. Dobra, Filo, chyba jesteśmy w tej komnacie, poszukajmy Nuna, bo tu są jakieś różne postacie. Poczekaj, tu coś jest, chodź zobaczyć. O nie, to nasz przyjaciel Nunu. Aha, witam was serdecznie, to jestem ja, Nunu. Nie, no co ty gadasz, ty nie jesteś Nunu. Oj tak, jestem i pora was zamienić w Katnapów, będziecie moimi sługami. O nie, ile tych szkieletów, Filo, chyba musimy stąd uciekać. Fajnie jest być Katnapem, zaufajcie mi. Zapraszam tutaj właśnie między te lasery. Nie, ja nie chcę tam iść. Dysio, tu jest jakiś kieł, ja się go boję. Będę na was ział. O nie, zamieniam się w coś, ratunku. Ja też. Gdzie ja jestem? Czemu jestem Katnapem? O nie, ja też się zamieniłem w Katnapa. No i co teraz? Czy nie czujecie się lepiej? Przecież to jest takie super. Filo, co to jest? Co tam słychać? Jakieś wrzaski? Chodź szybko. O nie, to jest Katnap. No, no ja się go boję. O właśnie, co tu się stało? Co? Tutaj Dysio leży. Co ty, Katnapie, zrobiłeś Dysiowi? Dobra, Nunu. Porwałem Dysia i zabrałem mu psa, ale on zapadł tylko w śpiączkę, bo rzuciłem mu chmurę dymu. I zaraz zabiorę tego psa, ale wy nie możecie wiedzieć, gdzie, więc też was uśpię. O nie, Filo, co tu się dzieje? A, chyba chce mi się spać. A, co mi się stało? Gdzie ja jestem? I gdzie jest mój pies? No właśnie, nie ma twojego psa. Katnap go porwał. Powiedział, że jest na końcu tych wielkich tuneli. Musimy to przejść, chodźcie. Wow, to jest chyba tunel z TNT. Pierwszy raz widzę koło w Minecrafcie. Właśnie ja tak samo, dobra, musimy. A! O nie, zobaczcie, kto to jest. No, no to jest chyba tunel Bobby Beera. No właśnie ja tak widzę, bo taki czerwony. Ja go bardzo lubię, bo generalnie lubię czerwone. No, no to jest TNT w lawie, to może wybuchnąć. Coś, to się zaraz rozgrzeje. Ej, no właśnie, musimy to szybko bardzo przejść. Uważajcie, chłopaki, nie spadnijcie. Spokojnie, spokojnie, ja tu jestem mistrzem parkoura. Mam nadzieję, że wy tak samo. Dobra, tutaj jest naprawdę. A! Nie, 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 nie. Trudny skok, ale chyba wygląda na to, że przeżyje. Czy tutaj mamy łódeczki? O nie, panowie, czy tutaj trzeba będzie skakać aż do samego końca? Nie maruj, Nunu, to jest super, ja uwielbiam skakać po łódkach. No to skoro tak uwielbiasz, to dawaj, skacz. Dobra, no to lecę. Co jest? Jaki chłop jest dobry. Ej, Dysiu, widziałeś, to teraz ty dawaj, próbuj. Dobra, Nunu, patrz, robię to, zobacz, jakie to jest proste, ty też dasz radę. Oj, kurczę, no naprawdę nieźli jesteście. Okej, więc nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem. Dobra, i jest! O, udało mi się, dobra, ledwo, ale się udało. Ej, to wygląda na to, jest koniec pierwszego levela tam dalej. Teraz musimy szybko to przejść, to są ruchome piaski. Nie możecie iść powoli, jak nie przejdziecie ze mną, to nie przejdziecie nigdy. Dawajcie szybko, 3, 2, 1, Super Strikers. No dobra, okej, tylko nie wiem. Nie, 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 co tu się dzieje? Okej, widzowie, no nieważne. Stała się tutaj bardzo dziwna
rzecz, więc możemy klikać przycisk 3, 2, 1 i pyk. O, dobra, przeteleportowało nas gdzieś. Pozwoła się brała do kolejnego przejścia. Widzę, że idziemy do Chicken Chicken. Chicken Chicken, dobra. Ja bardzo lubię Chicken Chicken, bo jest żółta. Co my tutaj mamy? Czy ta woda wam czegoś nie przypomina? O nie, ale tu cuchnie ścikami. A nie, to za nieprawda. No jak nieprawda? Przecież to dosłownie wygląda jak sik. O, Jezu, jaka twarz, aż się przestraszyłem. Ja lecę pierwszy, bo widzę dużo postaci. Okej, dobra, my lecimy tu za tobą. Fizio, lecę do ciebie, o nie. Nie, co się stało? Musisz powrócić do nas szybko, Filo. Rybik cukrowy się spalił, lecimy dalej bez tego sandacza. Rybik cukrowy, ta, dobra. O, Jezus Mariusz, myślałem, że tego nie przeżyję. Okej, więc jesteśmy wszyscy w komplecie, jak widzicie. Teraz będą drabineczki jakieś. Kurde, nie! Wygląda na to, że teraz mamy tutaj jakiś wężyk. Uważaj, bo to szkło pęka. Ta pęka, chyba ty zniszczyłeś. Dobra, myślę, że musimy tutaj niestety poskakać troszeczkę, tylko panowie, naprawdę powoli. O, ta lawa jest taka gorąca. Lawa jest taka gorąca jak wczoraj hamburger, na którym byłem z moją dziewczyną. Dobra, to dziwne. Okej, w takim razie chodźcie tutaj do mnie, bo mamy już tutaj przycisk. Jej, udało mi się przejść Chicken Chickena. Dokładnie tak, więc teraz będziemy klikać 3, 2, 1 i pół. O, dobra, okej, przeniosło nas teraz. Co to jest za zielony stwór? To jest on Hoppy Hopscotch. O kurczę, to chyba jest kolejna postać z Poppy Playtime. Dobra, w takim razie wchodzimy tam. Ja już bardzo bym chciał odzyskać mojego pieska. Dobra, Filo, skacz pierwszy do tej dziury. A, lecę. O nie, chyba nie trafię. O kurczę, nie, tylko nie to. Wracaj na szybko, Filo. Teraz ty. Nie. A, dobra, uf, udało mi się trafić w środek, teraz ty. Tak mi się udało. Okej, teraz musimy zaczekać trochę na naszego przyjaciela. Już jestem. Dobra, idealnie, w takim razie bierzemy sobie teraz wagoniki i zobaczcie, będę jechał pierwszy, no co ty robisz? Nie, ja będę jechał pierwszy, nie w tę stronę. Dobra, w takim razie jadę za tobą, niech ci będzie. Wow, tutaj widzicie, jakie straszne twarze są. Jedziesz za mną, Filo? Tak, ja cię zaraz wyprzedzę. O nie, dziura w samolocie, tylko nie to, ale mimo tego przejechałem dalej. Okej, dobra, mamy tutaj kolejną skrzynkę. Patrzcie, jakieś enderperły. Chyba będziemy musieli właśnie skakać nimi po tych platformach. No, to jest tak strasznie. Uważaj na siebie. Spokojnie. Dobra, lecimy już do was. Oj, chyba muszę coś zjeść, bo robi się naprawdę niebezpiecznie. O kurczę, myślałem, że spadnę do lawy. Okej, i hop. Co ty robisz, chłopie? Nic nie chciałem ci zrobić, no. No, szczególnie jak trzymasz tą kolorową lawę w dłoni. O, ja jesteś pierwszy. Uwielbiam tą zabawę. Mogę iść pierwszy, no. Najpierw pójdę w prawo. Okej, udało się jeszcze raz w prawo. O nie! Spadł, nie, tylko nie to. Dobra, no to teraz ja lecę. Dobra, tutaj już wiem, że muszę uderzyć. Teraz tutaj i dobra, znowu w lewo. Nie! Nie, tylko nie to, źle trafił. Dobra, to teraz znowu ja, no ty musisz nadzorować, kto to pierwszy przejdzie, ja czy on. Okej, tu jest dobre, czyli teraz musimy iść tam. I teraz w prawo. Okej, jeszcze raz w prawo. Teraz w lewo. A nie! Tylko nie to, nie udało ci się. Dobra, chłopaki, już tu jestem i lecę. Dobra, w prawo. Jest, udało mi się. I teraz w lewo. No, jest. Nie! A, znowu wpadł. Dobra, Nunu, uda mi się to przejść w prawo. 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 I w prawo. Wow, dobra, udało się na całe szczęście. Aż dziwne, że wszystkie były po prawo. Okej, teraz przechodzimy przez zieloną kurtynę. O nie, to jest jakiś labirynt, chłopaki. Dobra, zaraz znajdę przejście. Kocham labirynty. Coś mi tu czuć jakimś serkiem. Zaraz znajdę drogę. O nie, to nie jest tu. Okej, ja wlazłem sobie tutaj bardziej w prawą stronę. Zobaczymy, czy jest tutaj jakieś przejście. Ej, chłopaki, mamy tutaj strzałeczkę, czyli mamy prawdopodobnie dobra droga będzie tędy. No, doszedłem do końca. Jak to doszedłeś do końca? A, mam strzałeczkę, czyli wy jesteście po drugiej stronie, czyli muszę iść tutaj i dobra, widzę was faktycznie. Dobra, no, tu jest wyjście, dawaj, klikaj to. Okej, 3, 2, 1 i pyk. O, dobra, okej, w takim razie, kto to tutaj stoi? A, no, chodź, idziemy, tu stoi Boba Fancik, chodź. Bardzo go lubię, bo jest niebieski, jest tu dużo diaksu, zaraz je wszystkie przeora. Właśnie też mi się tak wydaje, że go lubisz. Okej, w takim razie wchodzimy sobie teraz do niebieskiej wody. No, zobacz, tu jest jakieś pytanie. Kto jest silniejszy? Catnap czy Bobby Bear? Wydaje mi się, że to Scooby-Doo. Idziemy tu. To nie Scooby-Doo. A nie, chłop się pali szybko do wody. Dobra. W takim razie, kto jest silniejszy? Wydaje mi się, że Catnap musi być silniejszy przecież. To jest szybsze. Kończy, idę zmienia się w konia. Idę zmienia się w konia. No co? Ej, widzowie, ja się nie zmieniam nigdy w żadnego konia. O co im chodzi? Dobra, teraz mamy jakąś matematykę. 6 plus 3 razy 2. Wydaje mi się, że to jest 18. O nie, to jest lawa. Nie, tylko nie to, zła odpowiedź. W takim razie 3 razy 2 to będzie 6, 6 plus 6, 12, więc musi być tutaj. Tak, idziemy do 12.
jaki? Który kolor jest lepszy? Czerwony, niebieski czy żółty? No kurczę, dyzio... Żółty! Wiadomo, że nasz... Nie, nie, no jak to? Ale się! Dobra, no to szybka zmiana, czerwony i niebieski, a tutaj musimy dać no żółty, nie, jak szczyny. Idziemy tu! A, dokładnie. Filo, nie jest twój kolor najlepszy, bo nasze są najlepsze. Nieprawda. O Jezus Maria, ile tutaj Boba Fantów. Dobra, nas jest trzech, więc wybierzmy sobie trzy drogi. Ja biorę szarą. Okej, w takim razie ja wybiorę sobie tą różową, a ty... No dobra, niech ci będzie, wiadomo, żółta. Okej, skaczemy, panowie, co będzie tam na dole? Okej, dobra, dobra, ja chyba mam dobra... A, no nie, tylko nie to, widzowie. Oj, Dudu, wybrałem złą drogę, tu były kolce, musi być do żółtego. Dobra, nie wiem, jakim cudem niby właśnie w tej drodze żółta była dobra, ale już niech będzie. Mam wrażenie, że wszystko tutaj jest robione pod fila. Aha, no, no, bo żółty to najlepszy kolor. No nie wiem, nie wiem. Dobra, w takim razie wchodzimy po tych kaktusach. O nie, 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 ale one biją, panowie. A, jak mamy się dostać niby na samą górę? Przecież to jest dosłownie nie do przejścia. Musimy to speedrunować. To też mi się tak wydaje. Dobra, okej, okay, teraz tutaj i tutaj. O, dobra, jestem. Dawaj do nas, Dyzia, szybko. Nie wiem, możemy iść dalej. Tam jest jakiś safe, musimy go otworzyć, ale co tutaj pisze? Macie tylko 5 minut, zbudujcie przytulny domek, aby otworzyć złote wrota. Okej, okay, dobra, musimy otworzyć te wrota. W takim razie bierzcie sobie jakieś tutaj rzeczy. Okej, okay, Filo, w takim razie budujemy tutaj ściany, dawaj. I trzeba jeszcze okna walnąć. Dobra, pora postawić ściany i może teraz postawimy jeszcze niebieskie szyby. To dosłownie wygląda, jakbyśmy budowali Dyziowi domek. No właśnie, ten domek powinien być żółty. Albo chociaż czerwony, a nie niebieski. No dobra, niech ci będzie, Dyzia. Dobra, budujemy teraz domek. Ja tutaj postawię fotele i tutaj jakiś zlew. Ej, poczekaj, ale fotele to ja mam lepsze. To są fotele gamingowe. Gdzie masz swój komputer? Nie mam, jestem taki biedny, ale mam za to mikrofale i piekarni. Ej, właśnie, a ktoś miał lodówkę? Tak, ja ją postawiłem. Dobra, myślę, że możemy jeszcze tutaj postawić jakieś stoliki, ale nie dali nam więcej budulca. Kto nawieszał tych szczotek? To ja, bo jestem wiedźmą. Przecież to wygląda, jakby był Harry Potterem. Właśnie, Harry Potter, bez kitu. Dobra, wygląda może za specjalnie, ale niech tak będzie. Myślę, że to już jest dobra droga. Dobra, w takim razie możemy chyba już stąd wychodzić. Mam nadzieję, że nam zaliczy. Okej, okay, dobra, zobaczcie, otwarte mamy drzwi. Możemy sobie tutaj wejść. Dawajcie, przechodzimy ten level. I teraz idziemy odzyskać swojego pieska. I py. Okej, okay, dobra, wygląda na to, że odblokowały nam się drzwi. I teraz wchodzimy do strasznego katnapa, panowie. Odzyskamy wreszcie twojego psa. Tak, nie mogę się doczekać. Musimy przejść szybko tego katnapiora. O nie, zobaczcie, panowie, jak tutaj jest wysoko. No, no, ciśnie. Dobra, okej, okay, przeżyłem jakimś cudem. Już myślałem, że tutaj nie będzie wody. Zobaczcie, chyba wygląda na to, że musimy znaleźć poprawny przycisk. O nie, chłopaki, klikam i żaden nie działa. Może jest u góry. Ej, no właśnie, panowie, jak my mamy kliknąć te przyciski u góry? Przecież to jest dosłownie niemożliwe. Patrzcie, no nie sięga. Dobra, przeteleportowało mnie w końcu. Ej, a który kliknąłeś? Bo my z Filiem tutaj próbujemy i cały no czas ten, nie działa. Ten przy drzwiach taki, najniżej drzwi. Niżej drzwi, czyli ten albo ten. Dobra, okej, okay, ten klikam, nie działa. No dobra, Filo, chyba wygląda na to, że musisz spróbować tego przycisku, bo chyba działa. No dobra, no to klik. O nie, dobra, faktycznie tepnęło go, czyli to działa. Dobra, w takim razie ja się tepam. 3, 2, 1 i pyk. O, dobra, przeteleportowało nas gdzieś. Co to jest, jakiś dropper? Tak, musimy schodzić po tym albo wskoczyć od razu, ale ja się chyba trochę boję, więc będę spadał pojedynczo. Dobra, ja spróbuję poleźć na sam dół. O nie! Nie, tylko nie to, uważaj. Naprawdę trzeba uważać, a nie tak skakać na głupiego. Chodźcie do mnie, ja już jestem na dole. No dobra, okej, okay, w takim razie ja teraz próbuję skoczyć do wody i okej, okay, jestem. Chłopaki, skręciłem kostkę, ale mi się udało. Co? O nie, chyba będziemy się musieli zabrać do szpitala. Dobra, ciekawe co będzie dalej. Wchodzimy tutaj i zobaczcie, są jakieś dwie drogi. Tankuję tą bestię, Renuwę. Ej, no właśnie, to my się chyba też musimy zatankować chwilę, bo mamy tutaj dwa motorki. Okej, okay, wsiadamy już do tego, można wsiadać. Ej, no nie, nie, nie. Przestawić ten właśnie karnister. Dobra, w takim razie lecimy. Kto pierwszy? Dawajcie. Bo nie chcę zajarzyć, jakoś strasznie wolno jedzie. O nie, zaraz Dyzia nas wyprzedzi, tylko ja to muszę wykręcić, bo jest naprawdę ciężko. I dobra, i będę pierwszy. Jest! Wygrałem. Już przyjechałem. Okej, okay, dobra, fajnie, że ci się udało. Patrzcie, mamy tu jakieś tabliczki. Zrób 8 golemów i wybierz drzwi. Dobra, panowie, dawajcie. Będę miał tutaj te dynie, a wy postawcie, dawajcie te żelazne bloki. Ale mały golemów narespiło. Ej, co? Ej, to są chyba jakieś dzieci golemów. Co to ma być? Przecież my potrzebujemy normalnie dużych golemów, bo tego nie przejdziemy.
Dobra, chyba no, no już wystarczy, możemy wybierać te drzwiczki. Okej, kładziemy ostatniego golema i pykło, mamy 8. Słuchajcie, wybierzmy jakieś drzwi, myślę, że te mogą być dobre, dawajcie. No, no to jest zła droga. No właśnie, chyba też tak mi się wydaje. Ej, co tam się dzieje na tej górze? Dobra, chyba musimy się szybko sfajczyć. Ta droga jest dobra na 100% w ogóle, no, no jak tutaj zabiłem te golemy, to zobacz ile dostałem za nich sałaty. O Jezu, ile pieniędzy, co jest, jak to chyba są dosłownie dziesiątki tysięcy złotych. Oj, kurczę, uważajcie, bo tutaj chyba jest droga z laserów. Dobrze, że dostałem tą forsę, zobacz, będę mógł się przebudować nad tymi laserami, mnie nie dotkną. No ciekawe, jak się przebudujesz nad tymi, skoro właśnie tu są, a my sobie szybciej przejdziemy tym dołem, ale naprawdę, Filo, trzeba tutaj nieźle uważać. Ale te lasery są strasznie gorące. A, no właśnie, jak obyś nich przechodzę, to naprawdę aż żarzy. Dobra, no, no otwieram. Okej, otwieramy ten garaż. Co? O nie, tam jest ten katnap. A nie, on ma mojego pieska, idziemy go, no, no, rozbombić, chodź. Dokładnie, rozprawimy się z tobą, głupi katnapie. Dawaj naszego pieska. Nie, nie macie nawet szans. Myśleliście, że tak szybko oddam wam psa? No tak, przecież sam powiedziałeś, czemu on nagle zniknął, gdzie on jest? O nie, ty się... Teraz idziecie spać. O, sobie się śpię. Chillujemy bombę i sobie siedzimy, a tam z tyłu jest katnap, widzisz to zdjęcie? Co? Poczekaj, czy tam jest katnap? A, o nie, co to jest za straszny kot? A nie, to jest tylko zdjęcie na całe szczęście. Jezus Maria, jak on strasznie wygląda, co? Nie, to jest słodki kiciuś, podoba mi się. No dobra, nie wiem, ma dziwne oczy, źle mu z oczu patrzy, no ale dobra. To co ty na to, żebym ja wylosował? Tak, wylosuj, dawaj, Dyzio, let's go. Trafiłem fioletowe. Co, poważnie? O mój Boże, no dobra, to w takim razie, widzowie, budujemy dzisiaj katnapa. Zrobimy coś, czego Dyzio się totalnie nie spodziewa, ponieważ będziemy oszukiwać, a Dyzio nie. Okej, widzowie, więc podlecimy sobie do tego mniej więcej miejsca, dobra? I słuchajcie, będziemy oszukiwać komendą paste. Dobra, wklejamy sobie. I uwaga, uwaga, widzowie, obracam się i jest katnap. Ale on jest gigantyczny. Dobra, widzowie, więc zaczniemy tutaj sobie od wejścia. Zrobimy sobie kolorowego katnapa. A pytanie będzie takie, jakiego koloru był katnap oryginalnie, czyli w pierwszej swojej wersji. Będzie kolor oczywiście czerwony do wyboru. Do wyboru kolejny to jest zielony katnap. No i ostatni jest to fioletowy, czyli oczywiście ten poprawny. Ponieważ katnap zawsze był fioletowy, a nigdy nie jakiś czerwony czy zielony. Oczywiście jak Dyzio tutaj źle odpowie, to załóżmy, że tutaj sobie zamurujemy to, dobra. Z tej strony to samo i powiedzmy, że weźmiemy sobie lawę, let's go. No i ją tutaj sobie wylejemy, żeby Dyzio się na pewno spalił, a tutaj będzie dobra droga. Czyli oczywiście wskoczy sobie do czerwonego i pum, spali się do zielonego. To samo i teraz do fioletowego. Dobra droga i przechodzimy, widzowie, dalej. A widzowie, teraz sprankujemy mojego przyjaciela. Podlecimy sobie do niego i uwaga, cicho sobie podlecimy tutaj właśnie. Jestem ciekaw, co zbudował. Wow, ale tutaj buduje. Niestety Dyzio jest trochę nubem, więc jego budowle nie będą jakoś bardzo dynamiczne. Ale okej, zbudujemy się tutaj właśnie i spuścimy mu TNT właśnie do tego budowle. Mam nadzieję tylko, że mnie nie zobaczy. Okej, może gdzieś tutaj. Tutaj wszystko sobie szybciutko rozwalimy. I zobaczcie, on tutaj sobie buduje rękę. W ogóle nic. Czego nie jest świadomy. Okej, tutaj postawimy sobie TNT. Uwaga, zaraz będziemy spuszczać i let's go, leci TNT. Ały Boże, co to spada? Nie! A moja cała noga z cementu. Co tutaj się stało? O Jezu, jak on się kurzył, widzieliście to? Przecież chłop to jest cały czerwony ze złości, ale dobra, w takim razie wracamy do budowli naszego katnapa. No dobra, widzowie, więc teraz wybudujemy sobie, słuchajcie, kolejkę. Zrobimy sobie właśnie trzy drogi, które Dyzio będzie mógł wybrać. No i tylko jedna będzie właśnie dobra, więc zobaczcie, jak to właśnie zrobimy. Okej, pewnie zapytacie, o co mi chodzi, ale mianowicie już wam tłumaczę. Więc powiedzmy tak, pierwsza droga będzie zła i Dyzio, jak tutaj wjedzie, ty się totalnie zaklinuje. Druga droga to będzie ta fałszywa. I tutaj oczywiście trzecia będzie ta dobra, więc tutaj właśnie sobie rozdzielimy, okej. Tutaj damy sobie tory dalej, dobra. I tutaj będzie wyjazd już do właśnie właściwej kolejnej drogi. Ale zanim to, to muszę wszystkie tory podmienić właśnie tutaj na te czerwone, właśnie zasilane tory. I uruchomimy je oczywiście tutaj zapalniczko. Przepraszam, czerwoną pochodnią. Więc dobra, widzowie, pewnie zapytacie, co będzie dalej. A ja już wam odpowiadam. Mianowicie dalej zrobimy sobie potężnego parkura z lawy. Rozlejmy tutaj sobie właśnie taką lawę. Ale znam na to oczywiście też szybszy sposób. Zaznaczymy sobie właśnie te dwa rogi i dajemy set lawa. I wszystko mamy rozlane. Z racji tego, że teraz są święta, to załóżmy, że Dyzio będzie skakał sobie po tych skrzynkach. Dobra, hop, hop, hop. Myślę, że to są naprawdę bardzo łatwe skoki. Okej, let's go. Teraz oczywiście z jego ulubionych diamentów sobie porobimy. Dobra, coś takiego tutaj. Teraz zrobimy sobie tutaj taką spiralę. Dobra, weźmiemy sobie ladder, czyli drabinę. Cyk, cyk, cyk i na górę. Okej, okay. Natomiast tutaj zrobimy fioletowy właśnie wężyk, który
Brydy ziom właśnie bardzo lubi, ponieważ on nie jest zbyt trudny, ale w sumie zawsze w parku, żeby się przydał. Dobra, bierzemy jego, okej, to jest naprawdę proste. Więc może mu trochę utrudnimy, zniszczymy sobie tutaj, okej, dobra. Więc załóżmy, że weźmiemy jeszcze bikony, dobra, trochę trudno się je stawia. I Dyzio będzie właśnie musiał skakać po bikonach, dobra, postawimy tutaj sobie jego na górze, cyk, dobra, jest to oczywiście możliwe. Wprowadzimy go tutaj właśnie na szczyt, okej, dajmy tutaj drabinki jakieś sobie, coś takiego i będzie się musiał dostać właśnie tutaj. Natomiast gdy już dostanie się tutaj, to oczywiście wszystko tutaj musimy zakleić, żeby zrobić kolejny poziom. Tylko jakoś będziemy musieli go teleportować właśnie na tamto miejsce, ponieważ chciałem zrobić kolorowe zjeżdżalnie, okej. Postawimy tutaj sobie właśnie komend bloka, piszemy tutaj sobie komendę, dobra, i te koordynaty, gdzie chcę, żeby nas teleportowało, okej. Postawimy tutaj sobie diamencika, a tutaj damy właśnie guzik, okej. Dobra, jak go klikniemy sobie, to przeteleportuje nas tutaj. Tymczasem ja sobie wszystko tutaj zakleję, dobra. No i uwaga, widzowie, już zacząłem tutaj właśnie robić te zjeżdżalnie, dobra. I oczywiście tutaj będzie się z nich spływało. Czekajcie, muszę troszkę powiększyć. No i okej, dobra, jest zrobione. Teraz oczywiście będzie spadek tutaj, okej. Może zbudujemy sobie taki mini basenik, o, let's go. Właściwie to nie będzie basenik, tylko będzie miejsce do kar. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tutaj jest niebieska zjeżdżalnia, więc tutaj oczywiście damy kolce i on nie będzie mógł stąd wyjść i umrze w tych kolcach. Natomiast tutaj będzie zielona zjeżdżalnia i wpadnie do fejkowej wody, a każdy chyba wie, co się dzieje w fejkowej wodzie. Natomiast tutaj normalna woda i oczywiście tutaj Dyzio nie zginie. Więc pora teraz, widzowie, rozleć te wody. Okej, czerwona woda leci sobie tutaj, niebieska, o Jezus Maria, nie tutaj, leci sobie tutaj w tą stronę, a zielona tu. Jestem prawie że pewny, że Dyzio wybierze niebieską, więc sprawdźmy, co się stanie, gdy ją wybierze. Oj, będzie spadał, spadał i bum, tutaj. Tylko trzeba postawić tabliczkę, żeby właśnie to nam blokowała. Dobra, może tutaj ją postawimy, okej. Tak samo zrobimy z zieloną wodą, postawimy tutaj tabliczkę, dobra. No i z czerwoną oczywiście trzeba zrobić to samo, tabliczka, cyk. Jesteśmy, widzowie, teraz znajdujemy się w małym, jakimś ciemnym pokoju, więc oczywiście trzeba stąd wyskoczyć, dobra. Wklejamy tutaj sobie komendę właśnie z naszymi koordynatami, cyk, przenosimy się właśnie tutaj. I tutaj, widzowie, zbudujemy tor z laserów. Okej, będzie on właśnie taki, poczekajcie, muszę sobie właśnie wyjąć te laserki. Więc może zacznijmy sobie odtąd, dobra, połóżmy tutaj takie trzy, tutaj też takie trzy, dobra, i tu. Okej, dobrze zaczęliśmy, więc teraz on się przejdzie sobie właśnie tym slalomikiem i pójdzie dalej. Okej, może teraz coś trudniejszego, może teraz właśnie na jakichś ściankach, okej, let's go. Tutaj jeszcze zrobimy sobie coś w ten sposób, będzie musiał się tutaj przecisnąć, ale to wygląda troszeczkę zbyt prosto. Więc załóżmy, że damy jeszcze tutaj i tutaj na górze, wow, no teraz to wygląda dużo trudniej. I teraz jeszcze coś takiego, wow, nie no, on dosłownie się tu chyba spali. No i dobra, jak Dyzio to przejdzie, to pora na ostatnią atrakcję w naszej budowli. Dobra, tutaj postawimy właśnie takie drabinki, żeby dało się dostać na górę. Wyjdziemy sobie teraz tutaj. Okej, tutaj dalej drabiny. Let's go, jesteśmy tutaj. Bo tutaj na dole wylejemy sobie dużo fejkowej wody i zaraz wam pokażę, dlaczego tak robię. Dobra, więc cała fejkowa woda już wylana, okej. A teraz weźmiemy sobie właśnie dużo lodu i zbudujemy tutaj taką krętą drogę. Okej, będzie ona prowadziła mniej więcej, powiedzmy, że tutaj i już do końca naszego katnapa. Co? Chwila! Czemu jestem, nagle się palę? A! Co jest? Ej, gdzie jest mój katnap? No nie, jak to się stało, widzowie? Halo! To jest chyba kara za zły uczynek dla Dyzia. No tak, nie można robić złych uczynków, widzowie. Przepraszam, jest mi strasznie głupio, że mu tak zrobiłem. O! Co? Ej, przeprosiłem i pojawiłem się w moim domku! Znaczy, w moim katnapie, superancko! Widzicie, czyli jednak słowo przepraszam ma wielką moc. Dobra, okej, w takim razie skończymy tutaj sobie budować moją budowlę. A tutaj położymy sobie dużą skrzyneczkę i damy naprawdę bardzo, bardzo dużo łódek. Okej, dobra, sam muszę to spróbować, jak to działa, widzowie, dobra. Okej, lecimy sobie tędy i cyk, no nie, ja bym wpadł do wody i bym się udusił. Ale okej, wyjdziemy sobie teraz tędy, tutaj, dobra. I zobaczcie, przygotujemy tutaj nagrodę dla Dyzia. Troszkę diamentów oczywiście, na pewno się Dyzio ucieszy. I tutaj jeszcze na tabliczce napiszemy gratulacje Dyzio. Okej, więc 10 minut już minęło, możemy iść do niego. Halo, Dyzio, czy ty już skończyłeś? Tak, już skończyłem. Okej, dobra, przyjacielu, w takim razie już jestem. Czy ty zbudowałeś katnapa? Tak, zbudowałem katnapa. Okej, dobra, więc myślę, że idziemy najpierw do ciebie. Co to jest? Chodź, tutaj jest moja farma świnek, latają sobie bokiem, a ty masz do przejścia parkourinio. O mój Boże, mam tutaj parkour przejść? Włączaj survivala, Nunu. Okej, dobra, włączamy sobie survivala i okej, tutaj muszę przejść sobie wężykiem. Dobra, widzę, przejdę sobie na F5 tutaj, jak widzicie. Myślę, że to jest naprawdę mega easy. Ej, no co
co ty robisz? Ty mi coś niszczysz, stary! Nie, nie, dobra, o jest, dobra, jestem na szczęście uratowany. A, no nie, sam się spalę zaraz. No dobra, ja już jestem w takim razie tutaj. Musimy wykonać jakiegoś parkura, widzę tam jakiegoś katnapa. Zaraz go obejrzymy, widzowie, co zbudował Dyzio. Ale to jest w ogóle mega easy. Co, mam tutaj wskoczyć? Okej, do slajma i hop. O, mam łódeczki. Tak, jesteś mistrzem w budowaniu się łódkami po lawie. O nie, no nie wiem właśnie, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Jest, faktycznie, jestem mistrzem. Dobra, udało mi się, co teraz? Bierzemy wagonik i robimy wyścig, lecimy. Ło, no dobra, okej, dawaj. Niestety ja już cię nie dogonię, ale to jest fajne. Ale wielkie, dobra. W takim razie ja naprawdę bardzo lubię te kolejki, ale szybko. Teraz będzie wielki spadek, żeby nie zakręciło ci się w głowie. O nie, spokojnie, spokojnie. Dobra, widzowie, dojeżdżamy i zaraz będzie taki wielki spadek w dół. I uwaga, uwaga, dobra, lecimy. Ale cię zaraz dogoni normalnie, chłopie. A, nie dogoniłeś, jestem pierwszy w moim domu. Dobra, co twoim domu, a mój to niby gdzie? Nie ma, tutaj pochowałem wszystkie moje dioksy. Zoba, możesz sobie trochę wziąć. Ej, ale nie chcę diamentów, ja bym chciał bardziej redstone. Diamentów to już mam bardzo dużo. Nie, no nie mów, że ich byś nie chciał. Zobacz, jaka tu jest ich bardzo dużo. Dobra, a jak go oceniasz z wyglądu, Nunu? Ej, co jest? Nie, no dosłownie, co tu jest narysowane, chłopie? Ale ten katap jest przedziwny. Dobra, ten katap wygląda w ogóle nie jak kot. Dysio, ty nawet nie narysowałeś mu uszu. Pan nie ma uszu, tutaj jest mój puchar za przejście tego. O, no dobra, przynajmniej dzięki za puchar. W takim razie, czy ty jesteś gotowy, żeby zobaczyć moją budowlę? Usuwaj tą ścianę, bo muszę zobaczyć ten bęgier. No dobra, zaraz zobaczymy i uwaga. 3, 2, 1 i pyk, zobacz mojego katnapa. Boże, jaki on jest wielki, ale poczekaj, czy mi się wydaje, czy on ma pochodnie na głowie? Pochodnie na głowie? Co? Ej, przecież ja tam nie budowałem żadnych pochodni. Coś to jest, to chyba coś nienormalnego się stało. Dobra, mniejsza z tym. Ja mam na to taktykę, bo rozumiem, że jedna droga jest tutaj dobra, tak? Tak, dokładnie. Jedna droga tylko jest poprawna, ale poczekaj, poczekaj. Ja ci najpierw zadam pytanie. Pytanie mianowicie jest takie. Który kolor katnapa jest oryginalnym kolorem? Jaki był na początku? Zgaduj. Dobra, ale ja mam na to specjalną taktykę. Poczekaj. Tylko musisz być cichutko, bo chcę coś usłyszeć przy tym czerwonym zgredku. No właśnie, też mi się tak wydaje. Wpadaj tam. O nie, 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 nie wrzucaj mnie, poczekaj. A, zawsze noszę ze sobą jeden kamień na wszelki wypadek. I teraz jak go wrzucę, to zobaczymy, czy lawa będzie syczeć. O, syczała, tu nie idę, to jest zły. Ale już nie mam bloku, więc chyba pójdę do zielonego, bo fioletowy jest taki ze. No widzisz, jednak się nie udało. Nie, oczywiście, że nie był ani czerwony, ani zielony, bo był zawsze fioletowy. Dawaj, wchodzimy sobie tutaj. A co tu trzeba robić? Tu są tory, a nie ma pociągu. Tak właśnie wiem, nie dałem ci wagoniku, ale dobra, teraz musisz wybrać drogę, którą pojedziesz. Wybieram po lewo, bo po lewo jest najlepiej, jak Lewandowski. Tak, dokładnie, to wsiadaj do wózka, zobaczymy, co się z tą stanie. I bum. Co to za wózek widłowy? Jesteś zamurowany w ścianie. O nie, zginąłem tam, teraz chcę iść tu. Okej, więc stawiam tutaj jeszcze raz. Co? O nie, ten wagon mi uciekł chyba, nie chcę, żebym ja tam pojechał. Postaw mi go tu. Ale właśnie powinieneś tam pojechać, dobra, mniej więcej, niech ci będzie. Proszę, dawaj dalej. O tak, hurra, chyba mi się udało. No dokładnie, to była fajna przejażdżka, ale poczekaj, teraz musisz się dostać tutaj na górę i zobacz, co tu na ciebie czeka. Skrzynki, wskakuję się schować do prezentu. Otwórz mi prezent, a ja do niego wskoczę. No dobra, jest otwarzany, wskakuj. A, nie da się do otwartego. Spadł. Dobra, teraz cisnę na pełnym gazie. Coś ten pełny gaz ci chyba dyzia nie wychodzi. Musisz się bardziej, stary, postarać. Dobra, teraz jestem mistrzem parkourów. Zobacz, jak to robię na easy. Wow, no dobra, dawaj, teraz musisz uważny być, bo naprawdę zaraz spadniesz z tej spirali. Nie, ja nigdy nie spadam. O, moje ulubione wężyki, jestem w to ekstrapertem. Spadłem. Ale ten skok był komiczny. Dobra, let's go. No nie, co jest? Znowu spadłeś, Dyzio, ale ten parkour dla ciebie trudny. Dobra, będę skakał tutaj, let's go. Jestem prawdziwym piratem z Karaibu. Uhuhu, 102 metry. Normalnie, dawaj dalej. Ej, bo kończą mi się mięska. Dasz mi jakieś piri-piri? No dobra, w takim razie proszę bardzo, baraninka. Lecę, dobra, tylko oszamię sobie. To było naprawdę superanckie. Pa, co tu jest dalej? Normalnie drabinki. Ciekawe, czy to przejdzie.
też. Bez problemów. Wow, no dobra, o, myślałem, że umrzesz. Dobra, okej, okay, w takim razie przechodzimy dalej. I uwaga, teraz masz do wyboru 3 zjeżdżalnie. I którą wybierasz? To jest oczywiste, że to będzie niebieska. Tak myślałem, to dawaj dalej. O nie, tam jest pułapka, ja wypływam. Nie wypłyniesz, proszę spłynąć na dół. Nie, nie, ja nie chcę umierać, jestem taki młody, zostaw mnie. Spokojnie, nic ci się nie stanie, Dysio, to tylko nie, Minecraft. Ja nie chcę umierać, jestem taki młodziutki. Nieprawda, no stary, musisz tam, bo wybrałeś to miejsce. Nie, ja nie chcę, żartowałem, ja zawsze do czerwonego chciałem. Jasne, jasne, ale tym razem może czerwone nie być dobre. Dobra, to teraz lecę tą kolejką wodną, więc... Ale lecę, o nie! O nie, co tu się stało? Jak to chyba jest fake woda, kolego? Nie, nie, ratuj mnie, uszami rusz i znikaj już! No to nara! No to zostało mi czerwone, czyli tak, my się raz, my się dwa, my się trzy! Ahu, ale lecę, czy to będzie dobre wyjście? Tak! Tak, dokładnie, czerwony, tu najlepszy kolor na świecie, więc oczywiście wybrałem czerwony. Dobra, przechodzimy sobie teraz do... Uważaj, bo te lasery mocno tną! Ja, co? No nie, co ty zrobiłeś? A jak ja mam tu przejść? O nie, nie przecięłem ci głowy na szczęście. O kurczę, ale to jest dużo trudne. Muszę zaryzykować na jedno oko. O, dobra, udało ci się. W takim razie dawaj drabiną na górę, bo to jeszcze nie koniec. O nie, to jest za długie, już mi się tu nie chce. Ale mam udek, ale jestem mistrzem, rajderem. Przelecę to jak renówka przez skrzyżowanie. O, let's go! Ej, no nie, co ty zrobiłeś? No, ej, twoja łódka się wykoleiła. Przegrałeś. Nie, przecież dojechałem. Nic się nie wykoleiło, przeszedłem. O nie, nigdy w życiu nie pozwolę na to jeszcze raz. Dobra, no dawaj, wsiadamy, ciśniemy krenówka przez skrzyżowanie. Ej, no celowo to zrobiłeś. Musisz to przejść, Dysio, nie ma robienia sobie jaj. Dobra, wsiadaj, Nunu, i teraz ciśniemy jak prawdziwa renóweczka. Chodź, chodź, wsiadaj. Nie, no może ty sam ciśnij, co? Nie, zapinaj pas i chodź. No dobra, dawaj w takim razie i bum. No teraz to już chyba, aha, doleciałem ja, a ty nie. Jak to, nie jestem za tobą, obróć się. Jestem za tobą, nie widzisz? A na pewno, ty kłamco, dobra, mniejsza z tym. W takim razie, no cóż, zobacz, tutaj są, tutaj jest skrzyneczka. Ej, gdzie moja tabliczka? Dobra, mniejsza z tym. To w takim razie powiem ci to sam. Gratulacje! A, okej, okay, ale o jakiej wieliczce ty tu mówiłeś? O tabliczce, nie wieliczce! Bum! Ale poleciał! Jesteśmy na mapie świętego Mikołaja! O tak! A tym razem będę ja świętym Mikołajem, ponieważ ja będę cały czas szukał właśnie w moim miasteczku. Dobra, raz. Raz, dwa, trzy. Okej, widzowie, więc oczywiście będziemy dzisiaj oszukiwać go chowanym, tylko musimy tak właśnie przejść, żeby on nie widział. Przejdziemy sobie gdzieś tutaj dołem. I słuchajcie, doszły mi już słuchy, że coś właśnie w tych górach jest tam ciekawego. Widzicie już jakieś napisy? Okej, wszedłem tutaj sobie na górę. Chcesz wygrać chowanego ze swoim przyjacielem? No oczywiście, że chcę z nim wygrać, przecież zawsze chciałem z nim wygrywać. Dobra, wejdź tutaj i spróbuj tych sposobów. O, to chyba coś tutaj mamy ciekawego. Mamy tutaj pierwszy sposób. Generalnie wam powiem, widzowie, w tajemnicy, że jest tych sposobów 5, więc oglądajcie do końca, a my zobaczymy ten pierwszy sposób. Detektor graczy. Pika, gdy zbliżysz się do gracza. O kurczę, dobra, detektor graczy, ale fajne to musi być. Okej, więc wychodzimy sobie z tego i teraz zejdziemy sobie właśnie tutaj na dół i pewnie Dysio się schował w tym domku, znając jego, mogę się tutaj dosłownie o tu założyć. Dobra, podejdziemy sobie do domku i do niego wejdziemy i uwaga, czy to zacznie pikać? Co? Ej, widzowie, no nic dosłownie nie pika, jak to jest możliwe? Dlaczego? Czyli chyba on się tutaj nie schował. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj na zewnątrz. Okej, dobra, więc podejdziemy sobie tutaj. W ogóle ile tu jest co? Ile tu jest wieściaków? Widzicie, co oni tutaj robią? Panowie wieściaki, oni dosłownie wyskakują, jak ich uderzam. To jest coś nienormalnego, ale dobra, mniejsza z tym, więc okej. Ej, słyszycie to, widzowie? Lekwo zaczęło pikać. Tak leciutko zaczęło dosłownie, ale okej. Nie wiem, gdzie on może właśnie tutaj się chować. Może w tym czerwonym prezencie. Dobra, zobaczmy. Ej, no nie, chyba tutaj by nie siedział. Tutaj nawet nie ma wejścia. Dobra, tutaj chyba go nie ma. Ale tutaj zobaczcie, pika już znacznie, znacznie głośniej. Teraz to już dosłownie naprawdę bardzo głośno. Więc pewnie jest gdzieś tu, okej, dobra, tutaj jednak było wejście do jakiegoś domku. Ale nie wiem, a tutaj pika najmocniej. Czyli pewnie Dysio siedzi w tym prezencie. Okej, dobra, więc wchodzimy tam i uwaga. Let's go, teraz cię mam, Mikołaju. Nie, co ty robisz, trzeba te wszystkie tutaj wysadzić do... Ej, no nie, co ty wyprawiasz, chłopie. Nie chciałem, żebyś mnie tak szybko znalazł, ty mały oszuście. Ale to by absolutnie...
absolutnie nic nie dało. Dobra, mniejsza z tym, wyrzucam to, no i przegrałeś. Nie, idę się schować jeszcze raz, ha. Ech, dobra, idź się schowa jeszcze raz, a my widzowie mamy kolejny sposób na oszukiwanie. Okej, widzowie, więc idziemy sobie zobaczyć kolejny sposób. Okej, zobaczcie, krata zniknęła superancko, czyli odblokował się kolejny poziom. Obserwator aktywuje Game Mode Spectator. Wow, czyli będziemy mogli wchodzić w ściany. Lol, to naprawdę jest świetne. Dobra, bierzemy tego obserwatora i zaraz go odpalimy. Zobaczymy, jak to działa. Dobra, uwaga, uwaga. I let's go, dobra, jestem na Game Mode Spectator. Lol, mogę wchodzić w ściany? Tak jest, możemy wchodzić w ściany, widzowie, dobra. Więc uwaga, uwaga, może Dizio się schował tym razem w choince. Zobaczymy. O, widzicie? Jest tutaj wejście, czyli jednak da się schować w choince. Zapamiętamy to. Może Dizio się jednak schował w którymś prezencie. O, tutaj jest chyba pełny prezent. Tutaj tak samo, to jest jakaś niby drabinka, ale niestety tutaj go nie ma. Więc może w tym czerwonym tak samo go nie ma. Tu go niestety też nie ma. Pod ziemią nie mamy dosłownie nic, ale słuchajcie, tutaj jest taki domek. Aj, no, ty mnie nigdy nie znajdziesz. Co? Ej, słyszałem cię, czyli jesteś gdzieś chyba w pobliżu, stary. Dobra, uwaga, będziemy teraz wchodzić do domku i cyk, dobra. Okej, co? Nie widać go, może jest tutaj na górze? No nie ma go, jak on się schował pewnie? Gdzieś tutaj, dobra, polecimy sobie. Na górze są jakieś sanie, ale najprawdopodobniej go tam nie ma. Tutaj jest jakiś komin, ej, co on się tak dobrze ukrył? Nie ma go w domku w ogóle? A tutaj? Okej, dobra, czyli jednak go tutaj nie ma. Czekajcie, widzę coś tutaj pośród tych ogni. Zobaczcie, chłop się schował w ognisku, ale on jest odważny. Przysiadł mi się spalił, dobra, mniejsza z tym. Teraz musimy jakoś wyłączyć tego game moda. Okej, cyk, dobra, wyłączyłem sobie, jesteśmy teraz na shifcie. I on mnie w ogóle nie widzi, a ja już widzę jego nick. Czyli na pewno jakoś możemy tutaj do niego wejść. Dobra, może wkopiemy się do niego tędy. Gdzie on jest? No teraz tu nagle nie stoi. Poszedł sobie pewnie do dołu. O, bo ja znalazłeś już uciekałem comment blokiem. Haha, no właśnie widzę, ale fioletowy comment block. No niestety, Dizio, dzisiaj nie masz farta. Okej, więc idziemy po kolejny sposób, widzowie. Ciekawe, co będzie następne. Mam taką kryjówkę, nigdy mnie nie znajdziesz. Oj, spokojnie, Dizio, na pewno się jakimś cudem znajdę. Więc zobaczmy tutaj, co jest. Trzeci sposób nam się odblokował. X-ray radar, dobra, pokazuje przez ściany innych graczy. Co, to jest dosłownie niesamowite. Jeszcze czegoś takiego chyba nie widziałem. Dobra, odkładamy obserwatora, bierzemy X-ray radara i zaraz zobaczymy, co on właściwie robi, bo właśnie jakoś mi się nie chce wierzyć, żebym dosłownie od razu go widział przez ścianę. Okej, dobra, nacisnąłem to, widzowie, zobaczcie, wszyscy się dosłownie tutaj świecą. Oprócz oczywiście mnie samego. Dobra, zobaczymy właśnie, gdzie teraz jest Dizio. Tych wieśniaków jest tu tak dużo, że dosłownie nie sposób go znaleźć. No przecież on może być w każdym dosłownie miejscu. Dobra, widzowie, będziemy musieli szukać właśnie takich rzeczy. O, jak ten wieśniak, tam są w ogóle jakieś wieśniaki, co? A może tam stoi Dizio? Dobra, jednak sobie tam wejdziemy, bo muszę się upewnić. Ej, oni się respią dosłownie chyba w losowych miejscach. Tutaj wcale nie ma Dizia. A może gdzieś w saniach? Nie, nie ma go w saniach. Kurczę, dobra, podejdziemy do jakiegoś zgrupowania największego, bo najprawdopodobniej właśnie on tam się znajduje. Dobra, zobaczymy, może tutaj gdzieś stoi. O, nic nie widzę. A może w tym prezencie? Też nie. Okej, więc może zobaczymy tego największego właśnie kotła, gdzie były te wieśniaki. No też go nie ma. Co? Jakim cudem? Ja go nigdy nie znajdę. Ten X-ray radar jest w ogóle bezużyteczny. Ej, czekajcie, widzieliście coś tutaj? Zobaczcie, patrzcie na to. Przecież to wygląda zupełnie inaczej niż wieśniak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest jakaś owieczka na 100%, więc tutaj musi być na pewno Dizio. Dobra, uwaga, uwaga. Nie znajdziesz mnie nigdy, ty lamusie. O, nie był taki pewny, Dizio. A może ja już cię mam na oku? No, to nieprawda. Oj, zobaczymy, widzowie, czy nieprawda. Patrzcie, on wypycha wszystkie wieśniaki. Teraz już jest dosłownie na 100%, że to jest on. Dobra, więc uwaga, wejdziemy tam do niego od razu i zobaczymy, co zrobi. Wychylimy tak się troszeczkę i zobaczymy, czy nas zauważy. Ej, co, on się zabudował na wysokości oczu? Dobra, zniszczymy to. Siema! Ach, co ty znalazłeś mnie? No nie. Tak, jesteś taki łatwy do szukania dzisiaj wyjątkowo. Dobra, teraz to tak się schowam, że nigdy mnie nie znajdziesz. Dobra, dawaj. A my, widzowie, zobaczymy jakiś czwarty sposób. Może być dla was szokujący, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie widzieliście. Wracamy, widzowie, do naszej bazy. Tu wszystko już jest zrobione i kolejny został odblokowany. I zobaczcie, widzowie, został nam tutaj ostatni sposób, ale teraz weźmiemy powiększacza, powiększa innych graczy. Zobaczycie gigantycznego Dizia. Nawet nie będziecie mogli sami w to uwierzyć. Dobra, bierzemy tego powiększacza i patrzcie, wychodzimy tutaj od razu. Może go na pierwszy rzut oka nie widać, ale zaraz go zobaczymy. Dobra, podlecimy sobie na troszeczkę wyższy punkt. Może tutaj gdzieś na te drzewa sobie podlecę, okej? Uwaga, tutaj mamy takie urządzenie i możemy Dizia powiększyć. Zobaczcie, powiększymy go na największy level, jaki się da. Okej, na level 10 on będzie takim gigantem. I uwaga, dobra, już mam naładowany i będę klikał. 3, 2, 1 i klikam, cyk. I uwaga,
Co? Gdzie on jest? Ej, jak to widzowie? Ja go nie widzę, przecież on powinien być taki gigantyczny. Jak to go nie ma? Nie no. A może on stoi w tej choince? Czekajcie, dobra, sprawdzimy tutaj sobie. Wejdziemy. Nie ma go. Aha. To chyba ma naprawdę jakąś mega dobrą kryjówkę, że ja go nie mogę w ogóle znaleźć. No dosłownie nie wiem, gdzie on może być. Jakim cudem? Może się schował w domku. Pójdziemy jeszcze raz, widzowie, do domku. A jak nie, to polecimy jeszcze w jedno miejsce, bo Dyzio tam może być. Są takie sanie na samej górze i może właśnie on tam stoi. Dobra, tutaj chyba go jednak nie ma, z tego co widzę. I dobra, zobaczmy sobie te sanie. O mój Boże, co jest? On chyba nawet nie wie, że jest taki gigantyczny. Przecież on tam siedzi, ale jak ja tam dolecę, widzowie, musimy się tutaj właśnie wspiąć po górach. Aha, no no i co, nie możesz mnie znać, nawet mogę postrzelać do ciebie. Tak, dobra, postrzelaj, to może zobaczymy, gdzie ty jesteś. Ło, widzowie, zobaczcie, jaki on ma wielki tutaj pistolet. What? Co jest? Dobra, zaraz do niego podlecimy. Ej, Dysio, wiesz, że ja cię widzę z kilometra dosłownie, wielgusie? Jak to z kilometra? Jestem taki malutki. Tak, jesteś taki malutki. I teraz się pomniejszę, uwaga. 3, 2, 1, klikam. I zobacz, jak jesteś teraz mały. Ej, rzeczywiście. Dobra, to teraz finałowa runda. Walka o wszystko. Kto wygra? No dobra, walka o wszystko. A my, widzowie, mamy ostatnią rzecz do zrobienia. Zobaczymy, co to będzie. Uwaga, ciekaw jestem, co będzie ostatnią opcją. Wchodzimy tutaj i bazooka, jest, będziemy wysadzać sobie, ale będzie fajnie, dobra, wysadza wszystko. No to jest oczywisty opis tego, więc bierzemy tą bazuczkę, okej. Najpierw ją zaraz przetestujemy, jak ona działa, bo pewnie działa bardzo fajnie. Od razu może podlećmy tutaj do tych wieśniaków i strzelimy sobie do niej, uwaga. Dobra, pum, wow, ale wysadziło, ale będzie fajnie wszystko rozwalić. Dobra, więc będziemy tutaj wysadzać właśnie sobie te prezenty i zobaczymy, czy Dyzia tutaj na pewno nie ma. Tu go chyba nie ma, w saniach też nie ma, bum, no nie ma go. Więc może teraz pora wysadzić ten domek. Dobra, wysadzamy go. No nie ma też go tutaj. Aha, może jest to. Nie? Czekajcie, coś wylatuje z drzewa. Patrzcie, to dosłownie. Czy to już Sylwester jest? Widzowie, że wszystko wylatuje? Nie, no to jest niemożliwe. Sprawdzimy sobie ostatni ten prezencik, ale chyba tutaj też go nie ma. Dobra, teraz ostatni prezent i jestem bardzo ciekawy, czy coś ciekawego znajdziemy w tym drzewie, z którego wylatują te właśnie bazuki, pseudo-fajerwerki, bo to jest naprawdę podejrzane. Bo zobaczcie, cały czas tutaj wylatuje, a my będziemy się skopywać tą bazuką właśnie cały czas w dół. Prawdopodobnie, to pewnie jest prawdopodobnie Dyzio, ale zaraz zobaczymy i patrz, jak się zdziwi. O, ja już kogoś widzę. Siema, stary. Nie, ty oszuście, nie wytrzymam z tobą. I tak ja wygrałem ten odcinek. Nie, no co ty mówisz w ogóle? A chodź, wiesz co, zaprowadzę cię w jedno miejsce. Chodź tutaj na górę, zobacz, bo coś ciekawego znalazłem. Patrz, przeczytaj, co tu jest napisane. Chcesz wygrać w chowanym ze swoim przyjacielem, to wejdź tutaj i spróbuj tych sposobów. He, o nie, znowu oszukiwałeś detektorem graczy, obserwatorem, X-ray radarem, powiększaczem, dlatego byłem większy i na końcu bazuką. Ach, ty oszuście. Tak, dokładnie, cały czas oszukiwałem.